Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie spotykamy się z Januszem Bieszkiem i porozmawiamy na temat najnowszych odkryć prasłowiańskich. Witam Cię. Dzień dobry, witam Cię Aleks, witam serdecznie wszystkich Państwa i witam Twoją telewizję Porozmawiajmy TV. Tak, ostatnio piszesz teraz chyba dwie książki równolegle, to do tego później przejdziemy. Natomiast może zacznijmy od tego, dlaczego takie duże ataki są przeciwko Tobie i przeciwko temu, co robisz? Osobiście to trudno mi powiedzieć. Powinni odpowiedzieć na to te osoby, które powiedzmy zajmują się takimi atakami, krytykanstwem i prześmiewaniem Lechi. Natomiast wydaje mi się, że tym panom, czy tym ludziom, tym prześmiewcom i krytykantom Lechi po prostu usuwa się grunt spod nóg po wypowiedzi profesora Henryka Samsonowicza, który po prostu powiedział w swoim słynnym wykładzie, że historycy w Polsce aktualnie są podzieleni na dwie zażarcie zwalczające się grupy. Jedną z tych grup historyków jest grupa, która przyjmuje pochodzenie Polski i Polaków na okres 1000 lat przed naszą erą. A druga, IV wiek naszej ery. Różnica 1500 lat. Także proszę Państwa, coś niebywałego. Po raz pierwszy tą rewelację ujawnił właśnie profesor Henryk Samsonowicz, że już część historyków zaakceptowała wyniki badań alternatywnych badaczy, między innymi mojej skromnej osoby, przyjmując okres na 1000 lat przed naszą erą, co jest po prostu niesamowite. Ja może króciutko przeczytam ten cytat, żeby nie być gołosłownym. Otóż profesor Samsonowicz powiedział: są do tej pory zażarte walki między historykami, którzy widzą początki istnienia właśnie środowiska, z którego wyrosła polskość, wyrośli Polacy 1000 lat przed Chrystusem, i są tacy, którzy uważają, że początki tego procesu to jest dopiero 4-5 wiek po Chrystusie. Drobiazg, 1500 lat różnicy. Tak. I chciałem jeszcze tutaj króciutko podać, co powiedział dalej w wykładzie profesor Samsonowicz. Otóż określił, że zarówno Kadubek, jak i Długosz byli naszymi największymi pisarzami, historykami, kronikarzami średniowiecza. Że Lech był protoplastą Polaków. Że chronologicznie rzecz biorąc, Polacy walczyli z następującymi nacjami, krajami, a więc uciekinierami z Troi, z wojskami Galów, z wojskami Aleksandra Macedońskiego, z legionami rzymskimi Juliusza Cezara i z Rzymianami w zwycięskich, bohaterskich bojach Sarmatów, i to parokrotnie. Mhm. I to powiedział profesor Samsonowicz. I na tym ostatnio też zdobyłeś potwierdzenie odnośnie bitwy z Persami. To był tysiąc. To może powiem trochę później na ten temat. Może po kolei teraz bym przeszedł do źródeł, ponieważ w związku z tym, że nadal aktywnie działają ci prześmiewcy i krytykanci Lechi, chciałem przypomnieć niektórym źródła zagraniczne, które są umieszczone tutaj w trzeciej księdze lechickiej mojej. I chciałem Państwu przeczytać moje tłumaczenia 6 źródeł w językach obcych. Pierwszym tym źródłem w języku hiszpańskim, które przetłumaczyłem, to była La Hidalguía Polaca y su estructura social de clanes, czyli Szlachectwo Polskie i jego struktura społeczna rodów, napisana przez profesora Starze Koptyńskiego, który pracuje w Instytucie Genealogii w Buenos Aires. Właśnie, panie Michalkiewicz, Buenos Aires, a pan złośliwie powiedział, że w Montevideo. Czyli się pan niestety nie przygotował do swojej wypowiedzi. Także w tym źródle profesor Starza Koptyński napisał: etymologicznie znaczy więc szlachta tyle, co synowie Lecha, i pochodzi od wyrażeń zlechać i od Lecha, Lachy, Lechy, w liczbie mnogiej, które wskazywały na plemiona polskie. Polska do dnia dzisiejszego jest znana w językach wschodnich jako Lechistan,
co znaczy państwo Lecha, inaczej Lechia. Comes militi, to znaczy towarzysze broni króla, są członkami pierwszych rodów i stąd określenie synowie Lecha. Również rycerskość jest związana z wykonywaniem obowiązków wojennych i to jest jedyny sposób, aby uzyskać przyznanie szlachectwa drogą aktu królewskiego. Szlachta jest rycerstwem, które tworzyło Polskę historyczną od niepamiętnych czasów. W pewnych okresach stanowiła aż 20% społeczeństwa, nigdy mniej niż 10%. Wszyscy członkowie szlachty są równi między sobą i mają takie same obowiązki i prawa. Są oni, Lechici, zwyczajnie comes militi, towarzyszami broni króla i założycielami narodu. Mhm. No w słowie szlachta mamy lach. Właśnie i to właśnie profesor z tego wywnioskował i wywodzi z Lecha z Lacha, czyli szlachta, szlachta. Z tym, że szlachta słowiańska była nazywana Lechami lub Lechitami, czyli synami Lecha, króla Lecha. Proszę Państwa, to było pierwsze źródło, które chciałem przypomnieć w języku hiszpańskim, które przetłumaczyłem. Drugie, chciałem Państwu zaproponować no, głośną dzięki mnie, z tym, że ja pierwszy, jako pierwszy te źródła wszystkie przytoczyłem w swoich księgach lechickich. Drugie w języku angielskim, The Nuremberg Chronicle Liber Chronicarum, kronika norymberska Liber Chronicarum, którą znalazłem na Uniwersytecie w Wisconsin, tutaj w Gdyni. Klikając w komputerze i zdobyłem skany tejże kroniki po angielsku, którą przetłumaczyli historycy Uniwersytetu Wisconsin. Wisconsin, a nie Minnesota, jak podał pan Michalkiewicz. Także przeczytam ten cytat bardzo ważny. Miasto Windelicum, miasto Lecha, było umocnione potem przez Retów i Windelitów, czyli Lechitów, murami, wieżami, innymi fortyfikacjami oraz wytrzymało wiele wojen z Rzymianami. Te ludy zawsze kochały wolność i dlatego trzymały się z daleka od Rzymian. Później boski August Octavian wysłał pretora Titusa Enniusa z marsowym legionem i innymi generałami przeciwko nim. Ci późnym latem 9 roku naszej ery dokonali oblężenia miasta Lecha, czyli obecnego Augsburga, dużymi siłami Rzymian i nękali je na wiele sposobów. Pretor zginął również wraz ze swoim marsowym legionem, także niewielu przeżyło tą walkę, aby móc powiedzieć, co się stało. I zniszczony legion marsowy nadał temu rejonowi, gdzie klęska miała miejsce, nazwę zachowaną w środku miasta jako Perleich, stracony legion. Ale 3 lata później, po klęsce Wariana, 12 rok naszej ery, cesarz August przy pomocy Tyberiusza Nero, w czasie gdy jego brat Druzus posuwał się naprzód w regionie Renu, pokonał Lechów i zniszczył ich miasto. Czyli tą kronikę, którą jako pierwszy upubliczniłem w mojej pierwszej księdze lechickiej, czyli kronikce norymberskiej, są dwie ważne daty. 9 rok i 12 rok, a więc lata walk Lechów, Lechitów, broniących swojego miasta Lecha Windelicum, który obecnie nazywa się Augsburg, przed Rzymianami. I w 9 roku Lechici obronili miasto, ale w 12 przeważające siły Rzymian ich pokonały i Lechici wycofali się z Windelicji, czyli z okręgu, gdzie leżało ich miasto. I teraz, proszę Państwa, proponuję przejść do źródła włoskiego, które też pierwszy raz znalazłem. Czyli ta inskrypcja nagrobna. W internecie, tak, do karty zasobu Muzeum Lapidarium di Urbino, które znalazłem po raz pierwszy. I proszę Państwa, chciałem przeczytać kartę zasobów przetłumaczoną przeze mnie z włoskiego, kartę zasobów tego Muzeum Lapidario di Urbino. Typ: dzieło, inskrypcja nagrobna, przedmiot fizyczny. Kategoria: znaleziska archeologiczne. Autor: produkcja późnego antyku. Płyta prostokątna, charakteryzująca się następującym napisem nagrobnym na powierzchni, wygrawerowanym w języku łacińskim. I przeczytam, nie będę tutaj kropek, tylko sam tekst. Składa się z 6 wierszów. Avilio Lescho, T. Claudius Bucio, Columbaria 4,
ol 8. Se vivo a solo ad fastigium mancipio dedit. Tekst biegnie od góry w sześciu liniach ustawiony według środkowej osi. Litery są wykonane w sposób regularny i dokładny. Wysokość ich od 2 do 4 cm. Użyto znaków interpunkcyjnych w formie trójkącików z ogonkiem skierowanym w dół. Data powstania inskrypcji: pierwszy wiek naszej ery. Materiał i technika: marmur, dłutowanie i grawerowanie. Wymiary: wysokość 31,5 cm, szerokość 55,5 cm i głębokość 3 cm. I po publikacji tego tekstu oczywiście zrobił się szum. Zaczęły się zaprzeczenia ortodoksyjnych historyków, że to nieprawda, że tekst jest całkiem inny. W związku z tym, proszę Państwa, chciałem teraz przedstawić kolejne źródło, już chyba czwarte, które przetłumaczyłem z języka łacińskiego i dotyczy nieudanej próby dyskredytacji płyty nagrobnej dla króla Leszka. I chciałem Państwu powiedzieć, że tłumaczyłem z łaciny słowo po słowie, wiersz po wierszu. I wynik tego tłumaczenia potwierdza tłumaczenie Tadeusza Wolańskiego z XIX wieku. Z tym, że on napisał to w języku XIX-wiecznym. Moje tłumaczenie z XXI wieku brzmi następująco. Awiłowi Leszkowi Tyberiusz Klaudiusz Buccio, grobowiec z czterema niszami na 8 urn, za życia jedynie jemu, dla zaszczytu na własność ofiarową. I tak brzmi pięknie ten tekst w języku łacińskim, który cesarz Tyberiusz Klaudiusz po prostu uhonorował naszego króla Awiła Leszka, którego nazywałem czwartym. I chciałem tu podkreślić, że występują tutaj trianomina tak zwane, czyli prenomina Tyberius, nomina Claudius i cognomina Buccio. Pamiętam te złośliwe uwagi pod filmikami moimi niektórych historyków, czy ten bierz w ogóle wie, o czym pisze, czy on wie, co to jest kognomen. A ja jako pierwszy wyjaśniłem, zrobiłem analizę kognomenów w różnych źródłach, w różnych językach i w wyniku badań doszedłem do wniosku, że Tyberiusz miał cztery kognomeny. Czyli cztery pseudonimy? Pseudonimy, nazwy, które przyjmował. I teraz wymienię, jak one się nazywają. Więc kognomeny. Pierwszy, Tiberius Claudius Nero. Nero to był pierwszy kognomen odziedziczony po ojcu. To jest kognomen tak zwany odziedziczony, dziedziczony. Drugi kognomen, Tiberius Claudius Buccio, ten występujący właśnie w inskrypcji. Buccio jest kognomenem personalnym, czyli osobistym. Kognomen Buccio, według moich badań, przyjął Tyberiusz Klaudiusz podczas siedmioletniego pobytu na wyspie Rodos, gdzie uciekł z Rzymu od swojego teścia cesarza, jego córki zdradzającej go, którą nienawidził, i od syna. I 7 lat przebywał jako osoba prywatna na wyspie Rodos i tam przyjął nazwę Buccio, bo nie mógł się nazywać inaczej, tak, jako prywatna osoba, nie chciał być rozpoznany. Trzeci kognomen, Tyberius Julius Cezar, czyli kognomen Cezar, nadany po przyjęciu do rodu cesarza w 4. roku jako następcy tronu. 4. kognomen, Tyberius Cezar Augustus, a więc kognomen Augustus, kognomen nadany po objęciu władzy cesarskiej w 14 roku naszej ery. I tak, proszę Państwa, wygląda prawidłowe tłumaczenie naszej wspaniałej inskrypcji, którą otrzymał nasz król Awiło Leszek od cesarza Tyberiusza Klaudiusza. Ponieważ drugi wiersz dotyczy Tyberiusza Klaudiusza Buccio, de facto późniejszego cesarza rzymskiego. Dlaczego przytoczyłem te teksty? Dlatego, że wyśmiewano te teksty, przeinaczano i zrobiło to blok SA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zrobił to pan, o ile pamiętam, niejaki pan Żuchowicz, magister z Uniwersytetu Warszawskiego na łamach Newsweeka. I zrobił to pan chyba Patlewicz też na łamach Magna Polonia.
który przepisał to złe tłumaczenie po prostu z łaciny z tamtych dwóch źródeł. Chciałem podkreślić, że dziwię się, że tygodnik Newsweek wydrukował właśnie tak źle przetłumaczony tekst z ewidentnymi błędami, które ja tutaj wytykam. I teraz francuskie źródło, Polska historyczna, literacka, monumentalna, malownicza. Tak, następne piąte źródło, które przetłumaczyłem z języka francuskiego, to La Polonie historique, littéraire, monumentale, pittoresque. Polska historyczna, literalna, monumentalna, malownicza, która opisuje koronację diademem cesarskim naszego cesarza Bolesława I Wielkiego w Paryżu, w kościele Notre Dame. Ten, który się spalił. Nie, to był kościół przed katedrą, która była zbudowana 200 lat później, bo koronacja... Czyli to samo miejsce. To samo miejsce, tak. I chciałem od razu wyjaśnić, że katedra Notre Dame zbudowana 200 lat później została zbudowana na zgliszczach, najpierw świątyni pogańskiej na tym miejscu, a potem kilku kościołów. I kilka kościołów zostało zniszczonych. Jeden kościół nawet przez Normanów Wikingów, którzy przypłynęli sekwaną i zniszczyli, spalili ten kościół Notre Dame. A ten kościół w X wieku, w którym był Bolesław Chrobry nasz, po prostu był też kościołem poprzedzającym katedrę w X wieku. W zasadzie to był XI już wiek, bo dokonał tego pod koniec 1024 roku. I z jakiej epoki jest to źródło francuskie? No źródło jest XIX wieku. XIX wieku. Ja może przeczytam ten tekst, który jest dosłownie, który przetłumaczyłem z języka francuskiego. Bolesław miał jeszcze dokonać jednego aktu. W tym czasie cesarze wysyłali korony królom nowo ochrzczonym na wiarę chrześcijańską. Tylko papież miał prawo zezwolić na sakrę i bez tej ceremonii monarcha chrześcijański nie skupiał wszystkich cech godności monarszy. Omówiliśmy wyżej bezowocne zabiegi, które były czynione wobec papieża. Lecz silny swoją osobistą władzą, chcąc wykazać, że jego wola zastąpiła maniery, Bolesław zebrał swoich biskupów i w środku ceremonii religijnej założył diadem na swoje czoło w obecności papieża i biskupów w kościele Notre Dame w Paryżu. Czyli on to siłowo zrobił. Tak. Wbrew nawet woli papieża, który tam był i na przykład nie mógł konsekrował uskoczyć. Tak. Mszę i Bolesław zjawił się swoimi biskupami i po prostu wymusił. Bolesław powyżej był wściekły duchowo i świecko, on zdominował papieży i cesarzy. Ten akt tak ważny w średniowieczu miał miejsce pod koniec 1024 roku, poprzedzał nieznacznie śmierć wielkiego człowieka. Dlatego się zemścili. Tak jest. I prawdopodobnie, jak domniemywam, Chrobry uzyskał sakrę papieską, którą wymusił w tym kościele Notre Dame w 1024 roku. I chciałem jeszcze podkreślić, według tego źródła Napoleon później postąpił podobnie jak Chrobry. To Napoleon też wymusił przed siedzącym papieżem w katedrze Notre Dame, wymusił, sam sobie założył też diadem cesarski, ogłosił się cesarzem Francji. A co z koronacją Ottona III w Gnieźnie? Tak, właśnie, a dobrze, żeś przypomniał. Otóż ja uważam, że po prostu Bolesław przyjechał z tą koroną, ponieważ tą koronę nałożył mu na głowę cesarz, nie papież, i niektórzy, jak według utworu historycznego Mickiewicza, niektórzy władcy okoliczni kwestionowali to, że nie jest właściwie, nie ma sakry papieskiej. To on po prostu wziął ten diadem, z nim pojechał do Paryża, wiedział, że tam będzie papież i założył, wymusił sakrę papieską po prostu w jego obecności. Co zrobił Napoleon kilkaset lat później. Ale chciałem jeszcze tutaj dodać, że moim zdaniem Chrobry zmusił tego papieża i z nim wyruszył do Rzymu. I w Rzymie zmusił, żeby go koronował na króla Europy. Na cesarza Europy, króla Rzymu i cesarza Europy. I tam zabrał ten słynny miecz świętego Piotra.
z ówczesnego Lateranu, bo Watykanu jeszcze nie było, z Lateranu i udał się z powrotem do Polski. I w zemście prawdopodobnie papież kazał, wysłał swojego wysłannika z zatrutą hostią i otruli Bolesława Chrobrego. Tak. Listy o słowiańskich starożytnościach. Właśnie. Wolańskie. To było piąte źródło w języku francuskim. I jeszcze chcę króciutko przypomnieć źródło szóste w języku rosyjskim, które przetłumaczyłem. Wszystkie te źródła, muszę podkreślić, ujawniłem i pokazałem po raz pierwszy w Polsce. Jako ja. I więc to szóste źródło nosiło tytuł Pisma o słowiańskich drewnościach Tadeusz Wołański. I jest to opracowanie od wydawców, od izdatieli. I autorzy tego opracowania to Siergiej Robatien, Olie Gusiew i Łona Pierin. I od wydawców. Trzymacie w rękach zakazaną książkę. Nie przestraszcie się. Wszystkie książki Wołańskiego w 1853 roku trafiły na papieski indeks książek zakazanych i zostały skazane na spalenie. Na nasze szczęście papieska inkwizycja nie wszystko była w stanie spalić. Kiedy praca Wołańskiego wyszła na świat w 1847 roku w Warszawie, katolicki prymas Polski, wchodzący w skład Imperium Rosyjskiego, zwrócił się do Świętego Synodu Rosji z prośbą o uzyskanie zezwolenia cara Mikołaja I na zastosowanie w stosunku do Wołańskiego autodafé na stosie z jego książki, czyli spalenia go na stosie z jego książek. Jednakże Mikołaj I zażądał tym niemniej najpierw książki Wołańskiego i wezwał z Moskwy Klasena do wykonania ekspertyzy. Potem car rozkazał wziąć potrzebną ilość tej książki pod ścisłą ochronę, a pozostałe spalić, żeby nie wyrządzać szkody duchowieństwu, a Wołańskiemu przydzielić oddział wojska dla pomocy w jego ekspedycjach, mających na celu zbieranie tych inskrypcji nakamiennych i odtąd chronienia jego osoby od możliwych zagrożeń. Czyli de facto car Mikołaj I uratował życie Wołańskiemu. I uratował tą historię. I chciałbym właśnie tym, którzy tak mnie krytykują, że ja atakuję Kościół. Ja nie atakuję Kościoła. Ja po prostu przekazuję fakty i prawdę. I chciałem powiedzieć, że sprawdziłem. Prymasem w tym czasie katolickim Polski, jak pisze to rosyjskie źródło, był Leon Przyłuski, który był prymasem od 1845 do 1865, czyli 20 lat. I ciekawe by było na przykład, żeby teraz opublikować treść tego wystąpienia, prawda, prymasa Przyłuskiego, jak uzasadniał konieczność spalenia na stosie Wołańskiego. Ciekawy byłby ten materiał. Spalenie na stosie w XIX wieku. W połowie XIX wieku. Co jest po prostu straszne. Czyli Wołański naprawdę musiał być takim srogim heretykiem, że aż tak wkurwił tutaj... Nie, biskupa. On był badaczem i on udowodnił. Ja wiem o tym, tylko... On znalazł przecież tą płytę nagrobną i ten tekst. On to pierwszy raz opublikował. I to wprowadziło po prostu w stan wściekłości niektórych w ówczesnej Polsce. Królestwo Słowian. No. Właśnie tutaj te sześć źródeł podstawowych. Chciałem, żebyście Państwo sobie wzięli te źródła do serca. I chciałem się jeszcze, wracając do nich, dowiedzieć, dlaczego historycy nie reagują. Dlaczego nie usiłują na przykład wyjaśnić, dlaczego te źródła po prostu nie były publikowane wcześniej. Minęło przecież 100 lat od zaborów. Dlaczego nie uczy się o tym uczniów, nie uczy się studentów na uczelni, żeby wytłumaczyli. Także w moich czterech księgach leksyckich znajdziecie Państwo masę źródeł i 490 cytatów ze 165 kronik, dzieł i opracowań historycznych. Wracając do nowych dzieł, które znalazłem ostatnio. Proszę Państwa, byłem zaszokowany i zachwycony. Znalazłem książkę Shadows in the Desert, Ancient Persia at War, czyli Cienie nad pustynią, starożytna Persja na wojnie.
Kawecha Faroka, wydanej w Oksfordzie w 2007 roku. I tutaj po prostu Farok potwierdza to, co ja napisałem w 2015 roku. Proszę sobie zerknąć w tej książce. Kim jest ten autor, ten Farok? To jest historyk zawodowy. Taki znany. Znany, tak. Który wydał, potem ta książka wyszła jeszcze w Nowym Jorku i w Toronto. Także Faro, właśnie on podaje, dlaczego zwyciężyła, ja opisuję bitwę właśnie królowej Tomery z Massagetami w tej książce, w pierwszej części, w pierwszej księdze lechickiej z Persami. I tutaj źródłem było co? W tej pierwszej książce? No tutaj były po prostu różne źródła. Herodot tamten, przede wszystkim. I tamten historyk Herodot. Odnalazł te same źródła. Nie. Musiał dotrzeć do jeszcze innych, międzynarodowych. Ja nawet usiłowałem znaleźć, ale jakoś w jego bibliografii nie mogłem wpaść na to, gdzie to było, ale jest tu rewelacyjna informacja, proszę Państwa, nie do zaprzeczenia. Otóż jak się zaczęła bitwa, dwie armie stały na stepach z Scytii azjatyckiej. Z jednej strony armia królowej Tomyrys, Massageci, z drugiej strony król Cyrus II Wielki ze swoją armią perską i oczywiście walka jak w tych czasach zaczęła się od łuczników. Łucznicy się wystrzelali do ostatniej strzały, wtedy linie armii ruszyły na siebie, oczywiście potem włócznie szły rzucane, a potem zwarcie już wręcz na miecze, na szable. I przez dłuższy czas armie walczyły, jak podają źródła, Herodot też pisze o tym. I nie było przewagi żadnej ze stron. Tomyrys podjęła dwie decyzje. Jedną, najlepszym swoim konnym łucznikom poleciła w zgiełku bitewnym zbliżenie się jak najbliżej do namiotu Cyrusa, żeby go po prostu postrzelić. I to się widocznie udało, bo jak podaje Farok, postrzelony Cyrus zmarł jeszcze przed końcem bitwy. Czyli skutecznie jeden z łuczników go sięgnął strzałą. Ale ponieważ Tomyrys tak de facto nie miała szans, żeby wygrać, ponieważ liczebniejsza była armia Cyrusa, a to dlatego, że on wcześniej podstępnie zwabił 1/3 armii na zasadzkę, na zastawiane stoły z winem i pod dowództwem syna Tomyrys Sparga Pisa. 1/3 armii napadła na ten obóz wystawiony niejako przez Cyrusa, wybiła tych... I się schlała. I się upiła, tak. A oni nie pili nigdy alkoholu, tylko mleko. I w związku z tym potem Cyrus wrócił z resztą armii i po prostu ich wybił. I źródła różnie mówią, że zabił też dowódcę naczelnego syna Tomyrys Sparga Pisa od razu, a drugie źródła mówią, że jak ten się obudził po pijaństwie i trzeźwiał, to popełnił honorowe samobójstwo. Nie wiadomo jak było. W każdym razie wynika z tego, że Tomyrys miała marne szanse na zwycięstwo. I proszę Państwa, Farok ujawnił, dlaczego zwyciężyła. Otóż uruchomiła swoją tajną broń. Nową technologię, którą wymyślono 100 lat wcześniej, w VII wieku przed naszą erą, bo ta bitwa odbyła się w VI wieku, 529 roku przed naszą erą. Wymyślono w Scytii Europejskiej, czyli w Lechistanie, wymyślono technologię kawalerii pancernej. I wprowadzono ją już w VII wieku w Lechistanie. Tomyrys o tym wiedziała i poprosiła o posiłki przed bitwą i poprosiła o pomoc po wybiciu tej 1/3 armii jej syna. I przybyły oddziały konnicy pancernej z Lechistanu. I w pewnym momencie uruchomiła po prostu tą tajną broń. I ta pancerna konnica Lechistanu zmiotła lekką konnicę perską, zaskoczoną totalnie i piechurów perskich, wprowadziła zamęt, zgiełk, ucieczki i po prostu ta konnica pancerna rozbiła, a
Polegało to na tym, technologia polegała na tym, że zarówno koń, jak i rycerz był ubrany w kolczugi łuskowe, metalowe i na piersiach dodatkowo rycerz miał blachę z brązu i koń też na przedzie. Na swoim tułowiu miał dużą blachę, czyli koń jak ruszył, to jak taran, tak. tą blachą z brązu rozbijał wszystko, roznosił, rozrzucał na boki. I ta konnica, tą technologią Persowie zostali zaskoczeni. I po prostu dlatego zwycięstwo. No i bardzo się cieszę, że znalazłem to źródło i polecam, proszę sprawdzić, jest w internecie to dzieło, przypominam Shadows in the Desert, Ancient Persia at War. Także proszę sobie poczytać. Wszystko jest tam. Po prostu wyjaśniam. Źródła krajowe. Źródła krajowe. Ja już o tym kiedyś wspominałem, ale ponieważ tutaj wymieniłem źródła zagraniczne, ciekawe, to chciałem przypomnieć tylko listę, do której doszliśmy, pisząc tą piątą część. Piątą Księgę Lechicką. Otóż chciałem powiedzieć, że mamy już wyjątki z kroniki na Korsza Warmisza z IV wieku, proszę sobie wyobrazić, i Wojnana, który przedłużył kronikę Warmisza do VIII wieku. Wyjątki, które opublikował Diamentowski, taki badacz historyczny z XVIII wieku. Także najpierw kronika na Korsza Warmisza i Wojnana, następnie znaleźliśmy z Waldemarem Wróżkiem, takim ścicielem tak, bloga. Tak, na Facebooku jest. Tak. W Bibliotece Narodowej drugą historię Sarmacji, wojewodów Żelizów. Czyli historia Sarmacji, którą pisali od VII wieku do XI. Także jest to rewelacyjne też źródło poznawcze. Następne, najwcześniejsze kroniki to jest Prokosza, którą mamy księgę pierwszą edycji łacińskiej i polskiej oraz księgę drugą, gdzie zostały opublikowane wyjątki właśnie z tej kroniki na Korsza Warmisza przez Diamentowskiego. To była druga. Bo on tam podaje źródło Wojnan i Prokosz, czyli z tych dwóch kronik. Następnie jest kronika Lęchicka, ale to tylko ją tak wymieniam, ponieważ z niej korzystał Miorsz, który napisał kronikę w XI wieku, kronikę Miorsza, którą żeśmy zrekonstruowali z panem Wróżkiem i tutaj umieściliśmy całą kronikę Miorsza. Czyli jest już ta kronika też dostępna dla państwa. Następnie trzeba powiedzieć, o czym rozmawialiśmy w poprzednim filmie, o kronice pełnej Gala Anonima Marcina Gala. Otóż na pełną kronikę Gala Anonima składa się Historia Polski i druga część Historia Króla Bolesława III. Czyli ta Historia Polski, o ile pamiętam, to jest ta kronika wielkopolska. Nie ma nic wspólnego, ona jest wcześniejsza. Ona jest z XII wieku, był to wstęp do kroniki średniowiecznej Gala Anonima, opublikowanej w XIX wieku. Także następnie mamy kronikę Zolawa Lamberta o pochodzeniu Toporczyków, którą żeśmy też tutaj zamieścili jest. Następnie Gorana Lamberta, a niestety ona jest zaginiona, dwie kroniki. I proszę, zwracam uwagę na tytuły Gorana Lamberta, sławiańsko-lechickiego albo polańskiego narodu sławne czyny w trzech księgach. Następnie dwie kroniki Kagnimira o starożytnych rodach w Polanie, znakach rycerskich zwanych w ojczystej mowie herbami, którą po raz pierwszy też opublikowaliśmy w tej części czwartej. Potem Mateusza Cholewy. Okazuje się, że Mateusz Cholewa nie napisał tylko jednej kroniki, tylko dwie kroniki. Tą pierwszą kronikę o Lechitach i Polanach opublikowaliśmy tutaj, tak samo jak Miorsza, myśmy ją zrekonstruowali
z panem Wróżkiem i żeśmy opublikowali, a druga zaginiona jego to starożytny oręż Sarmatów z XIII wieku. Też nieznana i nigdzie się w źródłach, żeby któryś z historyków pisał na ten temat, nie spotkałem. Potem oczywiście kroniki znane, Dzierżwy, Bogufała, kronika, ale też inna nazwa, nie żadna Wielkopolska, tylko Bogufała, kronika Długa albo Wielka Polanów, czyli Lechitów. I to jest właśnie to, że się albo zastępuje jakimiś nazwami dziwnymi, albo kronika polska. A to nieprawda, bo kronika miała całkiem inną nazwę, związaną z Lechitami. I żeby właśnie uniknąć nazwy Lechia, Lechici, to się wymyśla takie nazwy kronika Polski, kronika Wielkopolski, a nie ma prawdziwych tytułów. To samo Baszko. Kto wie o tym, że Baszko napisał dwie kroniki? Jedna w XIII wieku, jedna kronika Lechitów i Polanów z XIII wieku, a druga, proszę zauważyć, jaki tytuł. Oręż wojenny Sławiano Sarmatów albo Polano Lechitów. Przecież wiadomo, o co chodzi, prawda? Czyli ta rzadsza to jest ta druga, tak? Rzadziej tak, ta... tak, tak. Nie, ona jest w ogóle nieosiągalna na razie. A poza tym zmanipulowano kadłubka historię. Napisano kronika polska. A prawdziwy, proszę Państwa, tytuł kroniki Kadłubka to jest historia o początkach Lechitów, czyli Polanów, ich niezwykłe dzieje. No jest różnica zasadnicza, prawda. No potem Piotra Zbyczyny, kronika cesarstwa Polani. Właśnie Piotr Zbyczyny napisał, że została głowa Bolesława ozdobiona diademem cesarskim. Czy diademem władzy cesarskiej on napisał. Diademem władzy cesarskiej. Czyli jedynie Gal Anonim napisał o cesarzu Bolesławie. Tak. Proszę sobie wyobrazić. I zdyskredytowano, tak jest. I obcięto część starożytną Galowi Anonimowi, gdzie teraz myśmy dopiero udowodnili, że to jest całość. Historia Polski plus, to jest starożytność historia Polski plus historia Bolesława III Krzywoustego. No potem dalsze kroniki to kronika Miechowity, Sarnickiego i Decjusza. Chciałem właśnie Państwu powiedzieć, że uważam, że wielka trójca polskich kronik to jest kronika Miechowity z 1519 roku, kronika Decjusza z 1521 roku i kronika Sarnickiego z 1587 roku. Dlaczego one są tak ważne? Bo one są tylko dostępne w języku łacińskim, a nie tłumaczone dlaczego. Zgadnijcie Państwo. Dlatego, że one w sposób ewidentny udowadniają starożytność Lechii, średniowieczność Lechii. One są tutaj cytowane, tak? To znaczy Sarnickiego tutaj cytowałem, a Miechowity cytowałem w tej części, w trzeciej. Tu są nawet cytaty z Miechowity. A proszę Państwa, Decjusza będzie w piątej, ostatniej księdze, księdze lechickiej. I do tej ostatniej księgi jeszcze dokładasz atlas. Więc coś o tym atlasie. Nie, może ja bym jeszcze, bo ja nie powiedziałem o Il Regno degli Slavi. Tak, to jeżeli jeszcze mogę, tak? Krok wstecz. Proszę Państwa, jeszcze tak. Zróbmy krok wstecz. Chciałem jeszcze o drugim nowym źródle, które otrzymałem, muszę powiedzieć, i jestem bardzo wdzięczny, że dostałem fenomenalne źródło Mauro Orbiniego od pana Szostaka Bogdana i Aleksa Berdowicza. Ci dwaj panowie, proszę Państwa, przysłali mi trzy wersje językowe. Oryginał, proszę Państwa, Il Regno degli Slavi Mauro Orbiniego z 1601 roku w formie skanów w internecie. Potem dostałem wersję w języku serbskim z komentarzami, moim zdaniem trochę najmniej ciekawa. I trzecią, rewelacyjną, muszę powiedzieć, tłumaczenie rosyjskie z 1722 roku jako Królestwo Słowian na polecenie cara Piotra I, wydane w 1722 roku i muszę powiedzieć, że świetnie przetłumaczone, ponieważ oryginał włoski ma prawie 500 stron, 474, jak ja pamiętam, samego tekstu, bez przypisów.
a Rosjanie zrobili w trzech częściach zbiór dotyczący tylko ludów słowiańskich. I zrobili to świetnie. Ja porównałem sobie tą wersję włoską z wersją rosyjską i naprawdę jest to świetnie zrobione. I właśnie w piątej księdze Lechickiej, którą teraz kończę, opisuje szczegółowo Il Regno degli Slavi. Jest to naprawdę kompendium wiedzy o historii Słowian. Powiem kilka słów, dlatego że jest to super ciekawa sprawa. Po wydaniu w 1601 roku przez mnicha z Dubrownika, który szukał po całej Europie wielu klasztorach źródeł na temat Słowian, szukał też w Bibliotece Watykańskiej, za co go wydalono z tej biblioteki, jak się dowiedziano, o co mu chodzi. No i potem z takiego księcia di Urbino, z Urbino, słynna biblioteka w Urbino, tam korzystał. I chyba dwa lata po został wyklęty, jego książka dostała się na indeks ksiąg zakazanych przez Watykan i wszczęło postępowanie inkwizycja w stosunku do niego. I uratował mu życie arcybiskup Dubrownika, skąd pochodził. I tam się schronił i ten arcybiskup go ochronił. I dzięki temu zachowało się to dzieło. Także mamy, naprawdę polecam, kto zna włoski, tylko to dzieło rosyjski, mówi co? To dzieło mówi, że... No właśnie, teraz to dzieło. Dlatego, że on pokazuje całą historię Słowian od starożytności do jego czasów, wszystkich ludów słowiańskich. On wymienia po kolei. Zaczyna od oczywiście Sarmacji, potwierdza tą Sarmację. Przywołuje na przykład naszego historyka, kronikarza Aleksandra Gwagnina, jego Sarmację europejską. Przywołuje Ptolemeusza, jego nazwę Sarmacji i potem omawia poszczególne ludy, więc Scytów, Suewów, czyli Sławów, Gotów, Wandalów, Herulów, wszystkie ludy, no chyba kilkadziesiąt różnych ludów słowiańskich. Ja tam większość omawiam i potem, co jest ważne i cenne, omawia ludy słowiańskie iliryjskie, z całej Ilirii. Także rewelacje. Na przykład bardzo ciekawą informację na temat walk Wenedów Morza Adriatyckiego, którzy, można tą karteczkę, ja tutaj, bo mój pamięć zawodzi, nazywali się oni Narentanowie. O, Wenedowie, Narantenowie, oni walczyli z dożami weneckimi. Floty walczyły. I proszę sobie wyobrazić, że konflikt się zaczął w 829 roku, gdzie wojnę wygrali Narantenowie, Wenedzi i zatopili wiele okrętów Doży Weneckiego i przez 200 lat, proszę sobie wyobrazić, panowali na Adriatyku, ściągając haracz za pływanie po Adriatyku od Dożów Weneckich. Ich flota musiała płacić. I potem dodatkowo wprowadzili podatek od przewożonych towarów. Także to już w ogóle było coś niesamowitego. Także ja dosyć szczegółowo, dzięki posiadanym tym źródłom, opisałem to Królestwo Słowian i naprawdę najwyższy czas, żeby w Polsce przetłumaczono to z oryginału, a nie to chociażby to rosyjskie tłumaczenie Il Regno degli Slavi. Z tym, że jeszcze fakt, że ten mnich był tak ścigany, świadczy o tym, że już na początku wieku XVII, czyli 16. Bo on w XVI pisał, ale w XVII, to się ukazało. Czyli on jakby udowodnił, że już w tamtym czasie trwała jakby zmowa ogólnoeuropejska przeciwko Słowianom, żeby zatrzeć historię. Oczywiście. Dlaczego? Ponieważ on był patriotą, Słowianinem. On pokazał wielkość Słowian, pokazał ich wolność i przede wszystkim, co podkreśla, sławę od broni. Właśnie on podkreśla, że właśnie Słowianie nazwa pochodzi od sławy w walce, od sławy oręża słowiańskiego, a nie żadnego słowa, co nasi historycy wszystko poprzeinaczali. Albo tym bardziej sklawo. Nie, oczywiście, że nie.
Zresztą ja wyjaśnię pochodzenie słowem w następnej książce, dokładnie w wielu językach. Udowodnię, że to po prostu bzdury. Mówienie o niewolnictwie. O niewolnikach, jako slave po angielsku. Tak. Ale na przykład po francusku slave to są Słowianie, a po angielsku to jest niewolnik. Także proszę Państwa, proszę pomyśleć, proszę sprawdzać w słownikach, a potem powiedzmy informować, że to byli niewolnicy, co było po prostu nieprawdą. I chciałem jeszcze podkreślić może tutaj, co mały Orbini jeszcze obalił te dwie sprawy. Właśnie o zakłamywaniu historii Sławian przez zachodnie źródła. To on obalił to, że informacje z kroniki Fredegara, że to niby frankoński kupiec Samon odegrał taką rolę wśród Słowian, że nie było Słowianina, który by potrafił zebrać Słowian i prowadzić do walki z Awarami i Frankami. On podał właśnie, że tą osobą, która to zrobiła, to był wojownik, rycerz o nazwisku Sam, który w kilku bojach się wykazał taką dzielnością, takim sprytem, że jednogłośnie na wiecu go po prostu uznali za swojego króla. I on rządził 36 lat, Orbini podaje od 617 do 653 roku, walcząc z powodzeniem z Awarami i Frankami. Był niepokonany. A nie żaden frankoński kupiec Samon według Fredegara. Miał 20 żon, podał, Sławianek, a z nimi 15 córek i 3 synów. Także jeden mit został obalony. I to jest właśnie traktowanie naszej historii słowiańskiej przez Zachód. Słowianie byli głupi, nie byli w stanie się zebrać i dać odpór ani Awarom, ani Frankom. A właśnie dali to skutecznie. Druga sprawa też dotyczy z kolei powstania władzy na Rusi. Otóż rzeczywiście były spory i kłótnie wśród Sławian Ilmeńskich nad jeziorem w Nowogrodzie, to jest na północy, którzy w końcu wysłali swoich posłów, ale nie na północ do Normanów i Waregów, jak podaje zachodnia właśnie lansowana historia przez takich historyków, podał mało Bayera i Millera, tylko wysłali posłów do miasta Wareg pod Lubeką, gdzie jeszcze po prostu zamieszkiwali Wandalowie, potomkowie Wandalów. I poprosili tam o 3 mężnych i dostojnych mężów, którzy by objęli władzę na Rusi. I zgodziło się 3 braci. I podaje mało Orbini, że nazywali się Ruryk, Siniaw i Truwor. I oni właśnie udali się z posłami na Ruś i przejęli władzę w Nowogrodzie, a potem w Kijowie. Ruryk, Rurykowicze, to o to chodzi? Tak, to o to chodzi, tak. Oczywiście niemieccy historycy twierdzą, że to byli Normanowie, Waregowie, a to było miasto Wareg, wandalskie, sławiańskie. Czyli Sławianie objęli władzę pierwszej kniazi. I Rosjanie już zarzucili tą wersję normańską i przeszli na wersję sławiańską, że Sławianie zaczęli rządzić właśnie, że oni byli Sławianami, co mało potwierdził, Wandalami byli. Atlas. No właśnie. Także chciałem powiedzieć o dwóch. Mówiłeś o dwóch książkach. To nie tyle dwie książki, tylko jedna książka. Czyli proszę Państwa, to są moje 4 księgi lechickie. Ostatnią jest właśnie ta, Starożytne Królestwo Lechii. Piszę aktualnie 5 księgę lechicką, która będzie 2 tomem o tym tytule samym. Takim samym tytule, Starożytne Królestwo Lechii. Tom 2, kolejne dowody. Ją kończę i wyślę do wydawnictwa i wyjdzie na przełomie roku, a może w przyszłym roku. A 2 projektem jest Atlas. Zdecydowałem się na to, ponieważ znalazłem przyjazną duszę wspaniałego człowieka Wojciecha Zielińskiego, który jest grafikiem, mistrzem komputera, że tak powiem, bo ja nim nie jestem.
i potrafi wszystko zrobić i pięknie graficznie opracowuje atlas. I chcemy wydać atlas Lechi, tak jest tytuł, Atlas Lechi, Sarmacji, Scytii na mapach antycznych i od XVI do XX wieku. Ale oczywiście reprintów map. Tak, tak. I chcemy reprinty map umieścić. I proszę sobie wyobrazić, że po wielomiesięcznych, żmudnych poszukiwaniach, gdzie grozna nas oczywiście Wojciech Zieliński, mamy już ponad 270 map. 270 reprintów map, które chcemy opublikować, gdzie są nazwy Lechia, Lechici, nawet, proszę Państwa, jest wspaniała nazwa Polska Monarchia Lechitów. I kto wymyślił Polską Monarchię Lechitów i opublikował w swoim atlasie? Joachim Lelewel, ten tak napiętnowany. Bo to właśnie Joachim Lelewel, potem po zbadaniu jego źródeł, to on stwierdził, że Kronika Prokosza jest do dalszych badań i że jednym z największych historyków właśnie był Prokosz i Kagnimir. I tutaj, proszę Państwa, w jego atlasie jest Polska Monarchia Lechitów. Okazała się ta nazwa i też zaprezentujemy na mapach niemieckich. Polnische Monarchie der Lechiten. No przecież piękna nazwa na niemieckiej mapie. Jak wróg to pokazuje, to już o czymś świadczy. Tak. Polnische Monarchie der Lechiten. Jeszcze francuska nazwa. Monarchie Polonaise de Lechite. Też jest. Polska Monarchia Lechitów po francusku. A jaka mapa jest z najstarszego okresu? No, są antyczne. Ptolemeusza na przykład. Pomponiusza Meli z pierwszego wieku. Ale są ciekawe z XVI, mam nie, z XVII chyba. Czy XVI też. Już nie pamiętam tyle tych map. Siedzimy w tych mapach, tłumaczymy tytuły tych map z wszystkich języków. Aha, i te mapy, zapomniałem jeszcze dodać, mamy w 11 językach. W języku polskim i w 10 językach obcych. I z wszystkich tych języków tłumaczę tytuły. Mamy mapę armeńską, mamy mapę grecką, mamy mapę włoskie, węgierskie, litewskie, oczywiście niemieckie, angielskie, francuskie, rosyjskie. Są lachy. Tak. Także naprawdę będzie to bardzo, bardzo ciekawa pozycja, ten atlas. To będzie dzieło, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Nie, i muszę podkreślić, że proszę Państwa, chciałem Was prosić o poparcie, o pomoc w znalezieniu wydawnictwa. Nam już jedno wydawnictwo, nie wiem, przestraszone tym projektem, tymi nazwami, odmówiło, drugie się zastanawia, ale my na razie chcemy skończyć ten atlas. Jak skończymy atlas, chcemy dopiero uderzyć do wydawnictw. Czekam na propozycje. Pomóżcie znaleźć po prostu wydawnictwo, które opublikuje to. Wszystkie tytuły w 10 językach będą przetłumaczone. Staramy się również podać źródło tych wszystkich map pod spodem. No i chciałem jeszcze jedno podkreślić, proszę Państwa. Aż 80, o ile pamiętam, 4 mapy z tych 270 były jednego zbieracza amerykańskiego. Pana Ramseya Davida z San Francisco. Ja do niego napisałem z prośbą, że nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów, żeby on łaskawie się zgodził za to, że mu podziękujemy. Też w stulecie niepodległości po zaborach. I wyobraźcie sobie, odpowiedział po kilku dniach, że się zgadza. Proszę bardzo, tylko prosi, żeby mu przesłać te atlasy. No po prostu rewelacja. No, czegoś takiego. Przysłał do skopiowania, tak? Nie. Znalazł je Wojciech w internecie. Już myśmy je mieli skopiowane. I myśmy już listę opracowali. Tą listę przy moim mailu, który do niego napisałem, do San Francisco, wysłałem. I on chyba ze swoim synem lub bratem młodszym Haroldem, pan David i Harold Ramseyowie, no potwierdzili. Jeszcze potem miałem miłą korespondencję z nimi. No rewelacja. Jeszcze moje książki mu wyślę. Wszystkie powiem może po polsku. Ale w związku z tym atlas tłumaczymy przez profesjonalnego tłumacza na angielski. Czyli to będzie atlas międzynarodowy. Będzie to po prostu bomba, będzie to szok. I będzie to po prostu rewelacja.
Proszę sobie wyobrazić, 270 map mówiących o Scytii, Lechii, Sarmacji i różne nazwy, ponieważ Lugia też, Wenedonia. Dopiero dowiedzieliśmy, jakie nazwy były stosowane przez kartografów odnośnie tych ziem naszych tutaj. Coś wspaniałego. Super. Także naprawdę proszę o propozycję, może się uda znaleźć wydawnictwo i wydamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.